Cześć, dzień dobry, Krzysztof Bielek, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj we własne zdrowie. Dzisiaj w terenie, tak jak widzicie, wyszliśmy z racji pogody, bo po zimie w zasadzie mamy już połowę marca, a pogoda tak naprawdę bardzo, bardzo mocno wiosenna. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj trzy techniki oddechowe podczas spaceru, które także będziemy stosować w Białym Podku podczas pobytów regeneracyjnych, lecz jeżeli nie będziecie mieli okazji skorzystać u nas z urlopu regeneracyjnego, no to wtedy możecie sobie przejrzeć ten cały materiał wideo i zobaczyć, co można zrobić podczas spaceru, aby ten spacer urozmaicić, dodać wigoru temu spacerowi, a przede wszystkim, żeby troszeczkę zwiększyć jego intensywność. Także zapraszam Was na ten odcinek, mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Zanim zacznę spacer, pozwolę sobie na szybką autoreklamę. Jeżeli chcecie skorzystać z pobytów regeneracyjnych zarówno dla osób zdrowych, żeby zainwestować we własne zdrowie i zarówno z jakimiś dolegliwościami, które chcecie zwalczyć, powalczyć z nimi, aby ustabilizować na pełnym poziomie, zapraszam Was do naszego ośrodka, do naszego małego projektu, jakim jest agroturystyka regeneracyjna Biały Płotek. Link w opisie filmu, a ja zapraszam Was na spacer. Startujemy. No i pomału sobie startujemy, będziemy pomału szli, zobaczymy jak to pójdzie, czy Justyna nie rozjedzie żadne auto. I zacznijmy od tego, pierwszy stopień trudności, jaki powinniśmy zastosować, to iść na spacer i oddychać tylko nosem. Będziemy spokojnie oddychać tylko nosem, co już zwiększa tak naprawdę naszą trudność spaceru. Także będę szedł i spokojnie będziemy oddychać nosem. I będziemy spokojnie oddychać na 3 sekundy wdech i na 3-4 sekundy wydech. Jeżeli już się przyzwyczajicie do tego uczucia, no to wtedy zwiększacie tempo. No i nagle zaczynają się troszeczkę większe schodki, bo jak zobaczycie, jeżeli będziecie szli pod górę, no to oddychając nosem jest to naprawdę duże wyzwanie. Ale spróbujcie, zobaczcie jak Wam pójdzie. Drugi stopień trudności. Drugim stopniem trudności, jak już się przyzwyczajecie do tego, żeby oddychać nosem, wtedy wybieracie sobie jedną dziurkę od nosa. Ja wybiorę tą bardziej od kamery, żebyście widzieli. No i idąc sobie spokojnie, możecie oddychać tylko przez jedną dziurkę. Powiem Wam, że to nie jest takie łatwe, jak się by mogło wydawać. I spokojnie oddychajcie jedną dziurką od nosa. Tą czynność możecie wykonać przez około jedną minutę, jedną, dwie minuty i zobaczycie, że pod koniec będziecie już mieli delikatny brak powietrza, co jest bardzo dobrym efektem pożądanym. No i tak możecie powtórzyć te cykle 3, 4, 5 razy, wszystko w zależności od Waszej wytrzymałości, od Waszej kondycji. A teraz przechodzimy do trzeciej możliwości, trzeciego stopnia trudności, który już jest dla osób, które nie zmagają się na przykład z epilepsją, z cukrzycą typu pierwszego, czy z nowotworami w fazie ostrej. Jest to bardzo prosta czynność. My będziemy szli i wtedy będziemy zatykali po wydechu nos i staramy się przejść tak długo, jak nam na to pozwoli nasze ciało. Do tej maksymalnego uczucia, że będzie nam brakowało powietrza, tylko do tego dużego, czyli będziemy czuli najpierw mały i później duży i później przerywamy, oddychamy znowu przez nos. I teraz Wam zaprezentuję, jak to powinno wyglądać. Robimy wdech, wydech przez nos. I staramy się znowu oddychać przez nos. Jak widzieliście na początku, jest to duża potrzeba zaczerpnięcia powietrza. Staracie się uspokoić, spokojnie 2-3 wdechy zrobić przez nos i zobaczycie, że Wasz oddech się uspokoi. No i takie ćwiczenie oddechowe z tym trzecim stopniem trudności możecie powtórzyć 4
5 razy podczas spaceru, jak już osiągniecie liczbę 60-80 kroków, no to wtedy już jest znakomicie. Wtedy już wasza przyzwyczajenie się waszych baroreceptorów do poziomu dwutlenku węgla jest dosyć fajne, dosyć na wysokim poziomie i to już jest naprawdę znakomity wynik. Także możecie powtórzyć to 3, 4, 5 razy. Na początku wystarczy raz, zobaczcie jak wam to idzie. Jeżeli czujecie się niekomfortowo z tym, to nie róbcie tego. Pamiętajcie, że podczas spaceru idziecie sobie spokojnie, luźno. Wasze kończyny powinny się fajnie ruszać. Już odnośnie spaceru nagrywam jeden film, zapraszam was do odnośnika do góry. Justyna mi mówi tak w międzyczasie, bo musimy ciąć te filmy, że mamy widok jakby nas wkleili. No nie jestem wklejony, akurat dzisiaj już szliśmy taką pogodę, no i zaczynają się tak jak tam widzicie na przykład prace wiosenne, wywożą na przykład obornik na pole i zaczyna się po prostu wiosna. Jesteśmy właśnie, tak jak wspomniałem, po połowie marca, przepiękna pogoda. Także korzystajcie, moi drodzy, ze spaceru. Nie musicie stosować tych ćwiczeń oddechowych. Jak już wyjdziecie na spacer, to już będzie super. Jak zrobicie pierwszy stopień trudności, to już będzie naprawdę dobrze, bo oddech przez nos pozwala wam filtrować. Już o zaletach oddechu przez nos także mówiłem. Zapraszam was do odnośnika do góry. Także fajnie właśnie urozmaicić spacer takimi technikami oddechowymi. Przepraszam za turbulencję w filmie, z racji tego, że jesteśmy na łonie natury, no to nie mamy wpływu na niektóre rzeczy, dlatego słyszycie różne hałasy, przerywaliśmy ten film, czasami nie był taki płynny, jakbyśmy sobie tego życzyli, lecz najważniejsze jest to, żeby się ruszać, wyjść na spacer i to jest naprawdę, będzie duży, duży sukces. Takie programy właśnie oddechowe będziemy stosować także podczas pobytów regeneracyjnych. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję skorzystać. Jeżeli nie, no to możecie zastosować te techniki oddechowe podczas własnego spaceru. Pamiętajcie o przeciwwskazaniach i dziękuję wam serdecznie za ten odcinek, a ja żegnam się z wami pięknymi widokami za moimi plecami. Pozdrawiam was serdecznie, Krzysztof Pielech. Nie zapomnijcie o łapce w górze, żeby pozwolić nam po prostu rosnąć. Dzięki wielkie, hej!